Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, zbliża się początek nowego roku szkolnego, a zatem rodzice będą zadawać pytanie, na jakie zajęcia posłać swoje dzieci. Ja oczywiście rekomenduję zajęcia szachowe, bo szachy to nie tylko sport, to nie tylko puchary, medale, ale również doskonałe narzędzie do stymulowania mózgu dziecka. Szachy rozwijają pamięć, szachy uczą planowania, szachy uczą logicznego myślenia. Dzięki szachom mamy szachistów z niebywałą wyobraźnią, z doskonałą pamięcią. Szachiści to często laureaci wielu konkursów matematycznych, z przedmiotów ścisłych oraz z przedmiotów językowych. Nawet udowodnione są takie badania, które prowadzone na całym świecie, między innymi w Polsce też Andrzej Modzelan z Gorzowa Wielkopolskiego, który porównywał właśnie dzieci szachowe i dzieci, które nie uczą się gry w szachy, kto po prostu z tej grupy osiąga lepsze wyniki. No i tutaj zdecydowanie szachiści wychodzili w tym teście lepiej. Szachy to też nauka wygrywania i przegrywania. No ale pytanie, kiedy w te szachy zacząć grać? No moi drodzy, no to teraz pytanie do Was. Ja pochwalę się, że zacząłem grać w szachy w wieku lat 10, no stosunkowo późno. Na jednym ze spotkań rodzinnych kuzyn pokazał mi właśnie jak te figurki chodzą. Zapisałem sobie nawet na karteczce, jak każda z tych figur się porusza. No i później okazało się, że w mojej szkole podstawowej numer 18 w Kaliszu właśnie była taka sekcja szachowa. No tej sekcji się zapisałem i to mi się niesamowicie spodobało. Także no obecnie rozpoczęcie gry w szachy w wieku lat 10 i oczekiwanie jakichś mistrzowskich rezultatów, w sensie, no nie wiem, tytułu mistrza Polski czy jakichś takich wygranych międzynarodowych turniejów jest no dosyć ciężkim zadaniem, tak to można określić, ponieważ ta granica wiekowa bardzo, bardzo się przesunęła. Oczywiście ja znam szachistów, którzy zaczynali grać w szachy w wieku lat powiedzmy 5, a w wieku lat 8 już na przykład nie grali w ogóle. Dlaczego tak się działo? Ponieważ można szachy podzielić na dwa takie aspekty, tak? Można grać w szachy tak dla zabawy, po prostu traktując je jako zajęcia dodatkowe. To myślę, że tutaj wiek tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, w jakim wieku się rozpocznie, tylko przede wszystkim czy w dziecku jest tak zwana iskierka i ta pasja. Ja myślę, że gdybym nie miał w swojej głowie takiej pasji do szachów, to w życiu bym nie doszedł do tego etapu, na jakim jestem obecnie, czyli jestem sędzią szachowym, trenerem szachowym, autorem wielu książek, osiągnąłem wiele sukcesów z moimi podopiecznymi, ale wszystko, co przytrzymywało mnie zawsze przy szachach, to właśnie ta pasja. Czyli na pewno były chwile zwątpienia, na pewno były chwile takiej jakichś porażek, ale dzięki tej pasji po prostu działałem dalej i no, starałem się rozwijać. Jeżeli tej pasji nie ma, a jest tylko i wyłącznie presja rodzica, no to często to dziecko się wypala, no i na przykład po 2-3 latach takiego intensywnego ciśnięcia, ono w końcu mówi, nie, ja, tata, mama, ja absolutnie nie gram w żadne szachy, to mnie w ogóle nie interesuje. Znam też drugie przypadki, na przykład przychodzili do nas do klubu zawodnicy w wieku lat 12 i co się okazywało, bez kategorii, bo przecież jest taki system nazewnictwa kategorii. Bez kategorii to jest taki poziom zero, jakby to powiedzieć. Od samego początku zawodnik dochodził do poziomu kandydata na mistrza w wieku lat 18. Także to zajęło mu jakieś 6 lat, ale to było po prostu ogromna pasja, poświęcanie całego swojego wolnego czasu właśnie tej dyscyplinie. No i to po prostu procentowało w tym jego szachowym rozwoju. Także podsumowując odpowiedź na dzisiejsze pytanie, jeżeli chcesz się bawić, jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko się bawiło w szachy po prostu jako zajęcie dodatkowe, to myślę, że każdy wiek jest dobry, tylko pamiętaj, do 10 roku życia powstaje najwięcej połączeń neuronowych w głowie twojej pociechy i po prostu im wcześniej zacznie, tym te szachy po prostu będą procentować w jego głowie no po prostu dłużej, tak? I
Te szachy mu bardzo dobrze ułożą w głowie i zobaczy, że nie będzie miał problemów w szkole, będzie radził sobie z jakimiś porażkami, czy to na boisku piłkarskim, czy to z jakimś nieudanym sprawdzianem. Zobaczy, że szachy po prostu pomogą mu w życiu. No i drugi aspekt, jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko no jednak stawiało na takie wyniki sportowe, to tutaj trzeba zacząć. Im wcześniej, tym lepiej. Mówi się, że szachowa droga do mistrzostwa to około zasada dekady, czyli około 10 lat intensywnego treningu w danej dziedzinie. Czyli jeżeli dziecko rozpocznie w wieku lat 5, no to w wieku lat 15 już powinien naprawdę grać bardzo, bardzo dobrze i myślę, że powinien pokonywać 90% swoich rówieśników ze szkoły. To myślę, że to nawet bym powiedział, że za mało, ale powinien być naprawdę po 10 latach powinien być w czołówce Polski. Tak to myślę, że śmiało mogę określić. Mówi się też o zasadzie 10 tysięcy godzin. No przelicz sobie, ile to dni. 10 tysięcy godzin intensywnego treningu powinien dać wynik mistrzowski. Także moi drodzy, dzisiaj właśnie przedstawiłem ten temat i chciałbym też pokazać dwie partie zawodnika. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak gra 3-latek i jak gra 4-latek, no to zapraszam do oglądania. A więc na internecie pojawiły się informacje o tak zwanym Michaiłu Osipowie z Rosji. Chłopiec z 2013 roku, także no bardzo, bardzo młody jeszcze zawodnik, jesteśmy w 2020, dopiero 7 lat. No i już jakiś czas temu okrzyknięto go. Zawsze się mówi, że jeżeli ktoś jest takim naprawdę bardzo obiecującym, zapowiadającym się juniorem, to mówi się, że jest tak zwany chess prodigy. Także o Osipowie już mówiono, że to jest niesamowity zawodnik. No troszeczkę bym powiedział, że nawet mu zrobiono krzywdę, na taki nadmuchano balon. Dlaczego? Ponieważ w 2016 roku rozegrał taki mecz pokazowy, taką partię blitzową z Anatolijem Karpowem. To oczywiście odbywało się w studio przy blasku fleszy. No i Michał Osipow tam przegrał ten pojedynek na czas. Zresztą tą partię pokażę, powiem, co tam się działo. Także to był jego pierwszy występ. Rok później spotkał się, to chcieli zrobić taki właśnie pojedynek pokoleń i Michał Osipow spotkał się z Jurim Averbachem. Także to był taki pojedynek czterolatka tym razem w 2017 roku z 95-letnim najstarszym żyjącym arcymistrzem, także Jurim Averbachem. Także no tu widzimy właśnie kartę FIDE Michała Osipowa. Także obecnie ma lat 7, ma ranking w szachach klasycznych 1044, w rapidzie 1152 i w blicu 1013. Tutaj też widzimy jego zmiany rankingowe. Zobaczmy sobie też ranking FIDE. W szachach klasycznych wszedł na ranking z rankingiem 1082. Tutaj też wchodził w rapidach i wchodził też w blicu. I tutaj jeszcze zerknijmy sobie na tych tak zwanych chess prodigy. Chess prodigy to są tacy zawodnicy do 15 roku życia, którzy uzyskali tytuł arcymistrza. I zwróćmy uwagę, że no tych 12-latków jest coraz więcej, 13-latków też całkiem sporo, no 14-latków to już jest, jak nie masz tytułu arcymistrza w wieku lat 14, no to nie można wróżyć, że nie wróżyć już w przyszłości, tak można powiedzieć. Oczywiście żart. Najmłodszy Sergiej Karjakin, Ukraina, 12 lat, 7 miesięcy, 0 dni. Zwróćmy uwagę też, jakie mamy tutaj ciekawe nazwiska. Magnus Carlsen w pierwszej dziesiątce, 13 lat, 4 miesiące, 27 dni. Richard Rapport z Węgier, Ruslan Ponomariow, Wesley So, Etienne Bakro. No jak zjedziemy sobie jeszcze niżej, to nasz, Dariusz Świercz, Polska, 14 lat, 7 miesięcy, 29 dni, obecnie reprezentujący Stany Zjednoczone. Także moi drodzy, podsumowując ten temat i w zasadzie wstęp, no zaczynamy grać w szachy jak najszybciej, ale nie staramy się, żeby dziecko jakoś tam aż tak bardzo cisnąć, żeby nie wiadomo co, że on musi być arcymistrzem ten tak do 14 roku życia, bo inaczej to w ogóle nic z niego nie będzie. Bawimy się tymi szachami, próbujemy z tych szachów wycisnąć to, co jest najlepsze. Pamiętajmy, że szachy to długodystansowy, nie pojedynek, tylko długodystansowa gra. Także no myślę, że
te efekty tej nauki na pewno przyjdą po jakimś czasie, a te dodatkowe rzeczy typu dobra pamięć, dobra wyobraźnia, logiczne myślenie, no to też sami zobaczycie po swoich dzieciakach, że to po prostu zaprocentuje i będą sobie w tym temacie radzić. No dobrze, to zapraszam teraz do zobaczenia, jak gra trzylatek. Jeżeli chcesz to komentować w jakiś negatywny sposób, no to pomyśl o tym, że niektórzy trzylatkowie jeszcze dobrze nie potrafią mówić, a to dopiero o dobrym przestawianiu figurek. Tak jak mówiłem, ja zaczynałem w wieku lat 10, a tutaj mamy już trzylatka, który całkiem dobrze operuje tymi figurami, a w wieku lat 4 nawet widzi dużo, dużo na tej szachownicy. Także pierwszy pojedynek to pojedynek Miszy Osipowa z 95-letnim arcymistrzem Jurim Averpachem. Zapraszam. A więc rozpoczynamy. 4-letni Osipow kontra 95-letni Averbach. Poszło E4, także standardowe posunięcie wszystkich dzieci. C5, obrona sycylijska, skoczek F3, skoczek C6, D4, C bije D4, skoczek bije D4. Także Michał bardzo ładnie walczy o centrum. Skoczek F6 z atakiem na pionka, skoczek C3, D6. Po D6 tutaj Michał miał możliwość zagrania na przykład goniec G5, system Rausera. Mógł też zagrać posunięcie goniec E3 z planem F3, hetman D2. Długa roszada i taki atak angielski, można powiedzieć, w tym systemie. Poszło słabsze posunięcie, goniec B5. Nie polecam grania tego w obronie sycylijskiej, ponieważ i tak tutaj nie zdobędziemy nic na C6, a jeżeli nastąpi goniec D7, to jeszcze gorsze jest to zagranie skoczek bije C6, ponieważ po B bije C6 widzimy, że czarne będą miały bardzo mocne centrum. Goniec C4 Michaju wycelowuje się bardzo dobrze w stronę króla. Czarne odpowiadają posunięciem E6, widzimy bardzo dobry szyk bojowe ze strony czarnego, no i za chwilę oczywiście czarne będą chciały zagrać posunięcie D5. Roszada, goniec E7 i w tego typu pozycjach raczej gramy goniec E3, jakiś hetman D2, może wieża D1, czasami F4, F5. Michał wpada na takie posunięcie wieża E1, nie wiem, czy to jakiś przebłysk geniuszu, czy przypadek, ponieważ po roszadzie wydaje mi się, że tutaj Averbach zagrał słabe posunięcia. Jak należało rozbić to mocne centrum, wystarczyło zagrać posunięcie E5. I widzimy, że już nie będzie trzech pionków, tylko będą już dwa pionki, no i ta pozycja wydaje mi się, że po prostu jest dla białych lepsza. No Misza myślę, że w wieku lat 4 no nie może mieć jeszcze jakiegoś takiego mocno rozwiniętego umysłu strategicznego. Raczej to są takie szachy zabawowe, niepodstawianie figur, granie na mata. Strategia może tak, ale w takim troszeczkę mniejszym wydaniu. Zrobiona została roszada, rozprowadzamy figury, czyli goniec na D2, wieża na E8, taki też mało zrozumiały ruch Averbacha. Cały czas można było grać posunięcie E5, tak mi się wydaje. I po gońcu F4 czarne dochodzą do ruchu D5. Po E bije D5, C bije D5 to też częsty obrazek na turniejach, że jeżeli białe w Sycylu zagrają źle, to czarne mają bardzo mocne centrum, a białe figury owszem są rozwinięte, ale co tutaj robić z takimi sześcioma niskimi pionkami. Goniec D3 w stronę króla, hetman B6, wisi pionek na B2, no może lepsze było wieża B1 jednak w tej pozycji, ponieważ po B3 mamy jednak tutaj no, trochę słabości po linii B i po linii C. Wieża A na C8 od razu z atakiem na skoczka i Misza, 4-letni zawodnik, od razu to zauważył, uciekł tym skoczkiem. Goniec C5, zobaczcie, hetman z gońcem atakują pionka, Misza zauważył to, może wieża F1 niekoniecznie najdokładniejsza, może goniec G3 byłoby tutaj lepsze. W każdym razie proste ataki, 4-latek powinien widzieć, a ty w jakim wieku rozpoczynałeś swoją przygodę z szachami? Czy też były to 4 lata, czy zdecydowanie później? Napisz w komentarzu, daj znać. Wieża F1, E5 oczywiście, a Averbach walczy o mocne centrum i przede wszystkim zobaczył, że ten goniec ma tutaj ogromny problem. Po gońcu G5 figura Osipowa została złapana, jednak tutaj trzeba przyznać, że niektórzy pisali, że Averbach z uwagi na swój wiek i na swój słaby wzrok no po prostu podstawił, a ja myślę, że Averbach tego nie podstawił, tylko Averbach zachował się jak taki prawdziwy dżentelmen, jak taki dobry dziadziuś, dobra duszyczka, która po prostu chciała tego młodzieńca tutaj wesprzeć i nastąpiło goniec bije F6, wzięcie na D3 i tu widzimy, że młodemu zawodnikowi Michałowi no niestety stało się tak, że jest bez figury. Hetman F3, no jakichś takich większych błędów ten 4-latek nie robi, ale po gońcu F8 tutaj gruba wpadka, ponieważ nie zauważył w ogóle, że ten pionek po prostu jest
bronione. Druga sprawa, że też skoczek wisi, także tutaj pierwszy taki duży, duży błąd. No myślę, że o werbach takie ruchy arcymistrz powinien zdecydowanie widzieć. Także tak, tak jak mówiłem wcześniej, dżentelmeńskie zachowanie Awerbacha. Goniec na G7, hetman bije B6, A bije B6 i tutaj znowu zwróćmy uwagę, no, 95-letni Awerbach, no, zamiast bić na przykład tutaj skoczka na polu E2, no z przymrużeniem oka oczywiście traktujemy tą partię, nastąpiło wieża bije C2, podstawka wieży. No myślę, że to mimo wszystko widział i po wieża bije C2, goniec E6, tutaj ta partia mogła jeszcze długo trwać, ale Awerbach po prostu podziękował młodzieńcowi, poddał się. Młody oczywiście zaskoczony, możecie to zobaczyć w nagraniu, które zamieszczam również w komentarzu do tego filmiku. Także no, na pewno był dumny z siebie i chyba nie wiedział, kogo tak naprawdę pokonał, bo Awerbach kawał historii szachowej potykał się z wieloma mistrzami świata. Także Osipow, 4-letni szachista, a teraz zobaczmy, jak Osipow, 3-letni szachista gra. Ta partia odbyła się w 2016 roku, to było rok wcześniej. 3 lata, tak? Wyobraźcie sobie, czy wasze dziecko w wieku lat 3 byłoby w stanie grać taką partię szachową? No myślę, że sukcesem też jest w ogóle zainteresowanie szachami. Ja myślę, że tutaj u młodego szachisty z Rosji na pewno jest pewna pasja. Przy czym no, widać, że ten progres szachowy nie jest jakiś taki wielki. Widać, że tam no, wszedł na ten ranking, ale to wszystko tam raczej stoi. Także tak jak mówiłem, no, żeby tylko nie zrobić takiego rozdmuchanego balona, który szybko pęknie i młody po prostu zawodnik przestanie grać. Także no, liczę na to, że Michał jeszcze no, nie jedną ciekawą partię rozegra w swoim życiu. No i będzie się liczył tam w czołówce swojego kraju, jeżeli chodzi o juniorów. D4, skoczek F6, C4, E6 i po skoczku C3, goniec B4, Anatolij Karpow wybiera obronę Niemcowicza. Nastąpiło posunięcie A3. Tak jak mówiłem wcześniej, no, młodzi zawodnicy raczej powinni być nastawieni na taktykę. Wydaje mi się, że wybór ruchu D4 już jest taką niedokładnością w nauce. Powinno się wybierać raczej ruchy otwarte typu E4. I po A3, no widzimy, A3 też już jest taką pierwszą małą niedokładnością. Po goniec bije C3, B bije C3, ten ruch i tak czarne tutaj bardzo często biją same na C3, nie trzeba grać posunięcia A3. I po C5 Karpowa, 3-letni Misza gra D bije C5. No to jest taki troszeczkę w stylu gambitowym, oczywiście tego pionka nie są w stanie białe przytrzymać. Także tutaj no widać, że ta strategia nie jest jeszcze na wysokim poziomie, no nie oczekujmy od 3-latka, żeby grał w stylu Karpowa czy Petrosiana. Skoczek A6, goniec G5, teraz młody zawodnik się z kolei bardzo ładnie zachowuje, rozwija figury harmonijnie, nie podstawia żadnych motywów taktycznych w tej pozycji. Karpow odbija pionka, skoczek F3, B6, G3, próba fianchettowania, raczej przy gońcu na G5 G3 tak rzadko się gra. Czarne grają H6, Misza oddaje parę gońców i wyprowadza hetmana. Tutaj oczywiście można by było dokładniej, wydaje mi się, że lepszym ruchem byłoby goniec F4, może z jakimś motywem goniec D6. Tutaj oczywiście trzeba pamiętać, że zawodnicy grali blica, także to też w świetle fleszy, w świetle pytań, tutaj szumy gdzieś tam z trybun, no jakieś takie westchnienia publiki, także to wszystko też na pewno wpłynęło na to, że Misza nie był do końca w 100% skupiony, ale zaprezentował się bardzo, bardzo ładnie. Goniec bije F6, hetman bije F6, skoczek na D4, tutaj to zwróćmy uwagę, że też Misza zauważył, że pionek na C3 wisi. Skoczek na D4 robi to, że już hetman nie widzi pionka i po gońcu B7, zwróćmy uwagę, atak na wieżę, czy młody zawodnik to zauważył? No brawo, F3 zauważył i po roszadzie oczywiście, która roszada, Michał, długa czy krótka? Oczywiście jak jest tak roztrzaskana tutaj ta strona, to trzeba robić roszadę krótką, także goniec G2, goniec A6 i zwróćmy uwagę, tutaj młody szachista wykazuje się taką pełną gracją i takim próbą zaskoczenia Karpowa F4, także na atak na pionka odpowiedział po prostu atakiem na wieżę, także fajnie. Wieża A na C8 i po roszadzie nastąpiło goniec bije C4, F5, próba otwarcia wież, no widzimy, że ta struktura może nie jest najlepsza, po E5 skoczek się wrócił, D5, no i niestety młodemu Michałowi Osipowi spadł czas. No co mógł zrobić 3-latek, jak przegrywa partię szachową, co robi z reguły 3-latek, jak przegrywa, co robi każde dziecko, jak przegrywa w jakąkolwiek grę. No oczywiście w płacz, próba szukania mamy,
jakieś tam no próba pocieszenia się przez swoją tutaj rodzinę. No oczywiście mama podbiega, uspokoiła młodego zawodnika. Karpow też oczywiście pochwalił, przekazał mu tam jakiś suwenir. Także no i życzył oczywiście powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Także moi drodzy, podsumowując dzisiejszy temat, zachęcam do tego, żeby zapisywać na zajęcia szachowe. Zachęcam do tego, żeby rozpoczynać swoją naukę jak najszybciej. Do rodziców apeluję, żeby zbytnio nie cisnęli swoich dzieci, nie wymagali zbyt dużo. Jeżeli oczywiście dziecko ma pasję, dziecko ma takie predyspozycje do tego, żeby grać w szachy, no to też powinni się zainteresować tym tematem, czyli zapisać do odpowiedniego klubu szachowego, może znaleźć jakiegoś ciekawego trenera, który poprowadzi tego zawodnika, no bo niektórzy rodzice też próbują sami uczyć, ale wiadomo, czym skorupka za młodu, jeżeli nauczymy jakichś złych zasad, złych nawyków, no to niestety to później ciężko jest wyplenić. Także moi drodzy, no jeszcze raz powtórzę, napiszcie w komentarzu, w jakim wieku wy zaczynaliście grać w szachy i co w ogóle sądzicie o tym, że już 3-latek czy 4-latek może grać w szachy. Mam nadzieję, że wywiąże się ciekawa dyskusja. Subskrybujcie kanał, udostępnijcie nagranie i życzę wszystkim powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Trzymajcie się, cześć!